To jest rodzinka, gdzie tutaj było wrozy. Miał już tylko odkład zrobiony z niej, z tej jednej ramki. I resztę obsypałem pszczół i tu się wybudowały. To była wareza. I tu 3 razy dawałem kwas mrówkowy w ten największy upał. I podkarmiałem. I zobaczę, co tutaj było. Woroza była tak, że było widać, jak chodziło po pszczółkach. Tutaj nie wiem skąd, no ale było. Może z tego ula obok. Tutaj sensu był dzielony na połowę. I tutaj. O. Jestem ciekaw, jak tutaj sprawa wygląda. To one tu kwasy dostały. Oczyplone. Karmione. Generalnie natura powinna czerwić jak szalona. Nie widać tu nikogo. Nie chcą dobudować takich już. Czyli może zimę. Jajeczka są. Tu też był w czwartek kwas podawany w ilości 15 ml. A ten był spory upał, bo to było 25 stopni chyba. Kwas był rano podawany. Tam to się pszczółka wygryza. Było tak, że woroza chodziła po nich. A teraz woroza. O, nie wiem, czy widać, ale jest taki sprawy opór. Woroza. Dobra, szukamy dalej. Jedną rączką to się można. Dziecko przyuczyć, to nie będzie rozkręciło film, a ja będę przeglądał. Europejska. Co my tu mamy? Jajeczka są. Kwas mi zaszkodził. Jest pszczółka znów zdeformowana. Mówię, woroza po nich chodziła. Teraz jakoś nie widać. Tutaj jest zdecydowanie więcej pszczółek z pokręconymi skrzydełkami. A jak ma się woroza? Nie widać, że ją zwalczyłem, tak? Opa.
No, na deníku to leží ty varazy od ještě trochu. Zaczynają rządzić. Dobra, wyłączę do kamerki. Uciekaj. Dobra, tarczy.